Nie, co ty robisz? Zostaw Frediego! Zostaw Frediego, nie, nie. W dzisiejszym 5. odcinku maratonu z gry Five Nights at Freddy mamy cholernie ważne zadanie. A mianowicie musimy uratować naszego przyjaciela Frediego. I aby to się udało, musicie pod tym odcinkiem zostawić 5000 łapek w górę, a wtedy na pewno wykonam to bardzo trudne zadanie. Tak samo jak wam udało się zrobić niesamowity wynik 32 tysięcy wyświetleń pod trzecim odcinkiem FNAF-a Security Breach. Przybyło nam także 240 nowych subskrybentów, witam was bardzo serdecznie. Jednocześnie zapraszam wszystkie nowe osoby, które chcą mi pomóc wbić milion subskrypcji do zostawienia suba z dzwoneczkiem, aby w końcu udało nam się wbić milion subskrypcji. Liczę na wasze wsparcie. I oczywiście również dziękuję za zostawienie 3500 łapek w górę pod trzecim odcinkiem z FNAF-a. A hashtagiem dzisiejszego odcinka jest hashtag Freddy, ponieważ dzisiaj pomagamy Frediemu. Napiszcie jak najwięcej komentarzy, a na pewno uda nam się uratować naszego przyjaciela. Zapowiadam wam także, że jutro około godziny 12 pojawi się 6. odcinek z FNAF-a Security Breach, którego nie możecie przegapić. Jak sami widzicie, nasz przyjaciel Freddy nie jest w najlepszej kondycji i potrzebuje naprawy. Dlatego też musimy przedostać się przez te drzwi prawdopodobnie i dostać się, tak jak to mówiłem ogólnie w poprzednim odcinku, który musicie sobie koniecznie obejrzeć, dostać się do jakiegoś miejsca, zdobyć kartę i przetransportować Frediego windą, aby mógł dostać się do Parts and Service i tam będziemy mogli go naprawić. Tak więc ruszamy tutaj przez kolejny jakiś tunel. To jest chyba jakiś magazyn bardziej niż tunel, ale dobra, możemy sobie iść tędy. Przejdziemy kawałek dalej. Jest to 5. odcinek, który dzisiaj nagrywam. Ja po prostu w to nie mogę uwierzyć, że aż tyle odcinków nagrałem jednego dnia. I znowu Roxy, nie. Czy ona się kiedykolwiek ode mnie odczepi? Naprawdę, jakby mogłaby już sobie odpuścić tutaj i dać mi spokój. I nie ma jej tutaj, ale słyszałem jej głos. To było troszeczkę podejrzane. Ale dobra, możemy sobie przejść dalej. Wielki magazyn przed nami. Wiecie co, zamknijmy na chwilę te drzwi. W sumie to one zamykają się automatycznie. I zobaczmy na mapę, gdzie my tak naprawdę jesteśmy. Jesteśmy tutaj, jesteśmy dalej na poziomie drugim. I prawdopodobnie musimy udać się albo gdzieś w tą część mapy, albo gdzieś w tą, albo tak naprawdę nie wiem, którą część mapy. Powoli możemy zacząć eksplorować sobie ten magazyn, bo w końcu jednak tutaj przyszliśmy. Prawdopodobnie znajdę jakieś znajdźki i prawdopodobnie wpadnę na jakiegoś robota, które jakby totalnie randomowo się tutaj przemieszczają. Oczywiście nie chciałbym na żadnego wpaść, bo to by się bardzo źle skończyło. Jak widzicie, Chica nam na razie odpuściła, bo cały czas ściga nas Roxanne i ty, robocie, mógłbyś przestać się kręcić w tym miejscu? Dzięki wielkie. Dobra, przejdźmy kawałek dalej. To miejsce jest jeszcze bardziej przerażające niż wszystkie poprzednie. Dobra, ona sobie poszła tam. Czy my mamy tu przejść? Jezu, jestem w jakimś kolejnym miejscu. I jak widzicie, gra cały czas laguje, więc prawdopodobnie wyjdzie za jakiś czas optymalizacja. O graniu na RTX-ach to ogólnie 4. poziom security. Dobra, chyba musimy iść tam. A o graniu... Coś... O nie, ona tu jest. Nie ma mnie tutaj! Nie możesz mnie ścigać! Come on. Dobra, zgubiłem ją. O graniu na RTX-ach można totalnie zapomnieć i jakby włączenie RTX-ów jest tak słabo zoptymalizowane, że przy włączeniu RTX-ów z 90 klatek nagle dostajemy laga i mamy 10 klatek, więc mam nadzieję, że za jakiś czas to naprawią, bo naprawdę fajnie by było pograć na RTX-ach. Pozostaje jeszcze opcja oczywiście grania na PlayStation 4, PlayStation 5, bo też na te konsole wyszła ta gra i myślę, że to byłoby całkiem spoko. Jestem ciekaw też, jak gracie na PlayStation, to dajcie znać, jakie są wasze odczucia i ile klatek macie, bo jestem ciekaw, czy może na PlayStation jest lepiej zoptymalizowana ta gra. Jakby nie mam pojęcia, więc po prostu pytam was tutaj o zdanie. Jednocześnie przemieszczam się przez ten jakże piękny korytarz. Mogę tu wejść? Mogę. Dobra, to będzie schronienie z prezentem. Uwielbiam znajdźki. Dobra, co tym razem? Oby to było coś fajnego. Chimp piniata. Chip piniata. Okej, okay, Chip to jest chyba ta postać z pierwszej gry Scotta, ale jakby 100% pewności nie mam, więc nie chcę wam gadać też głupot. Ale dobra, jakby kolejna znajdźka i to jest Foxy, nasz ulubieniec. Tak jest, ale to jest jakby część, która totalnie była zepsuta. A my tymczasem... Jezu, jak ja nie lubię tych robotów! Rozumiem, że ich jumpscary nie są jakoś super straszne, ale... Parts and Service, czy my idziemy w dobrym kierunku? Zobaczmy, jaką mamy misję. Robocie, głupi jesteś!
Przez ciebie zostałem prawie znaleziony. Dobra, chowam się tutaj, chowam się tutaj. Jesus, te roboty są naprawdę głupie. Find a backstage pass in the rehearsal room. Nie mam pojęcia, co to jest za pomieszczenie, ale tutaj musimy znaleźć backstage pass, dzięki któremu będziemy mogli Freddy'ego zaprowadzić do parts and service. I obstawiam, że to musi być to miejsce, ponieważ jakby, jak sami widzicie, to totalnie wygląda jak takie miejsce, w które jest backstage'em, czyli tak jakby za kulisami. Alarm, alarm. Zamykaj te drzwi, zamykaj te drzwi. Czy jestem tu bezpieczny? Czy jestem tu bezpieczny? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, chyba jestem bezpieczny, ale te roboty naprawdę są strasznie wkurzające. One nie straszą jakoś mocno. I zobaczmy na mapę znowu, ty! Jesus! Dobra, zamykamy to miejsce. Wiem, że ty mówisz, Roxy, że nie ukryję się, ale jak widzisz, dałem radę się ukryć. Możemy tutaj wejść i... Czy ja mogę się dostać jakby na ten śmietnik? Mogę chyba. Tylko że tutaj totalnie nie ma przejścia, więc chyba to nie jest wyjście z tego miejsca, jakby, z którego chcemy się wydostać. I z tego co widzę, przeszliśmy cały ten tunel i musimy pójść dalej. To jest backstage, na pewno to jest backstage. I tu gdzieś będzie karciocha. No, przestań, robocie, przestań, proszę. Nie! Nie! Sneak away, little coward. Jakim cudem ona mnie nie znalazła? To jest dziwne momentami, naprawdę, to jest dziwne. Ej, zobaczcie, jaki słodki obrazek króliczka po prostu sobie tutaj wisi w jednym z pomieszczeń. O, to jest prezent, który przez przypadek przeoczyłem. Dobra, zobaczmy, co jest w środku. Glam Chica figure. Nie mam pojęcia, jakim cudem za pierwszym razem go przeoczyłem, skoro już byłem w tym pomieszczeniu, ale jakoś tak wyszło. I te roboty, powiem wam szczerze, że są bardziej niebezpieczne niż animatroniki, bo są strasznie nieprzewidywalne i... Jak sami widzicie, atakują. Atakują randomowo. I ona jest tuż za mną, dobra. Chyba mi odpuściła. Musimy znaleźć tutaj backstage kartę, która jest gdzieś ukryta w tym pomieszczeniu. Zobaczmy na nasz zegarek. Możemy obserwować kamery. Tu jestem, okej, okay, jestem zaznaczony w bardzo fajnym miejscu. Możemy zobaczyć na tą kamerę, na której nic się nie dzieje. Oraz na tą kamerę, na której powinna być Chica. Czyli to jest taki backstage, dobra, okej. Okay. Jest prezent, okej, okay. Gifciki jakby potrafię znaleźć bez problemu. Jeżeli chodzi o kartę, to może być już... Okej, bez problemu udało mi się znaleźć. Lift Controls Backstage Office, czyli biuro kontroli windy. Coś na tej zasadzie. Weźmy naszą latarkę, chociaż czekajcie, sprawdzę. Tak jest, mamy 3 kreski baterii, ale będąc tam, gdzie w miejscu, w którym był Sandrop, udało mi się znaleźć upgrade, więc jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to koniecznie sobie obejrzyjcie, bo musicie to nadrobić, bo tam była też niezła jatka. I tam udało mi się właśnie znaleźć upgrade do latarki, dzięki czemu ta latarka trzyma nam troszeczkę dłużej. I nie ukrywam, jest to dość przydatne. Okej, okay, gdzie teraz mamy iść? Przed siebie chyba na to wychodzi. O, czyli wyszedłem do tego miejsca. Dobrze, czyli teraz tak naprawdę naszą misją jest find lifting controls in backstage office. Where is backstage office? Storage control. Nie wiem, czy idę w dobre miejsce. Jako, że te drzwi po prostu się otworzyły, to stwierdziłem, że... Czemu by nie? Możemy je sprawdzić, chociaż... Nie podoba mi się to, że tutaj są jakby zaznaczona gitara Montgomery'ego i gitara Chiki. Co oznacza, że... A, to chyba to biuro, tak mi się wydaje. A nawet bym powiedział, że dwa biura. Gdzie my trafi... Uuu. Nie! Alarm! Performance disk? Co to jest performance disk? Help Freddy... Okej, dobra, czyli udało mi się to znaleźć, czego szukałem. Niby te drzwi są jakby pokazane na naszym zegarku, ale ja szczerze mówiąc... Totalnie ich tutaj nie widzę.
Consider it a second wind. Freddy, I see Roxy and Monty on the cameras. They're both coming to the office. Do not let them in. The security doors are equipped with electrical deterrents. If you see them banging on the doors, hit the appropriate button. The shock should stun them. Okay. But how do I get out of here? Mamy szokować animatrony teraz? Okay. All the doors appear to be on lockdown. Look for me on the monitors. If you see me waving, push the button in front of the corresponding monitor to open the door. Okay, dobra, czyli muszę patrzeć na... Nie, Vani! Nie mogę jej powstrzymać? 5 minut! Dobra, jeżeli zobaczę Freddy'ego na którymś z monitorów, to muszę nacisnąć guzik. Dobra, tu go nie ma. Tutaj też go nie, oni się dobijają do mojego biura. Co jest grane? Ta gra jest naprawdę coraz... Jest, dobra. Już, Freddy, już. Naciskamy to. Czemu to nie działa? On zniknął. Dobra. On mi po prostu każe tutaj naciskać różne guziki. Energia spada. Where is Freddy? Tu jest, nie ma go. Oni się dobijają. Nie widzę cię. Nie widzę cię, Freddy, co się dzieje? Halo? O nie. Skrobią. O, jest znowu tutaj. Dobra. Nacisnąłem, okej, otworzyłem mu. Powinien być teraz na kolejnym monitorze, na którym będę mógł go zobaczyć, tylko który to monitor teraz? Tutaj nie. Czy cię widzę? Czekaj, chwila, gdzie ty jesteś, Freddy? Daj mi chwilę. Tu cię nie ma. Tu jest, dobra, naciskamy. Okej, to nie jest aż taka trudna misja. Jakby nie musimy w ogóle drzwi kontrolować, po prostu są zamknięte i naciskamy. A! Zasrałem się. Znalazłem jakąś wiadomość w torbie, która mówi, że Monty został nowym basistą i że Monty może być nawet bardziej popularny niż Boniacz, tak więc ciekawa informacja. Tym razem na pewno się nie pomylimy, musimy jak najszybciej uwolnić Freddy'ego, w sensie wpuścić go tutaj. On będzie machał na którejś kamerze. I nie wiem do końca, jak działa to stunowanie. On się dobija chyba z tej strony. Czy mogę ich tutaj... Zszokowałem nie te drzwi, co trzeba. Okej. Dobra, tym razem dobre zszokowałem. Jest Freddy. Trzeba szokować animatrony, ponieważ one próbują mi się wbić do biura. Jeżeli nie zszokuję je, to one mi się po prostu wbiją. O tym zapomniałem na pierwszej próbie. Jest zestunowany. Dobra, oboje są zestunowani. Gdzie Freddy? Gdzie ty jesteś? Powiedz mi, gdzie jesteś? Zaraz cię przepuszczę tutaj. Tylko daj mi chwilę. Dobra, tu macha. Okej, na razie mamy spokój. 4 minuty. Na pewno da się to zrobić o wiele szybciej i... Open the door. Gdzie ty jesteś? Tu? Where are you, Freddy? Na którym monitorze? Dobra, zobaczmy te drzwi. Do tych się dobija. Dobra, jakby... Już mam to prawie pod kontrolą. Nie jest to aż takie trudne, ale mimo wszystko jeszcze pewnie musimy odpalić ze 2-3 kamery. Dobra, Montgomery zestunowany. Musi się Freddy pojawić na którejś z tych kamer. Jestem prawie pewien. Over here. Gdzie? Gdzieś tutaj musi być. Nie ta kamera. Ta, dobra. Pyk, odpalamy to. Escape through vent. Dobra, udało mi się. Backstage, escape through... Nie działa. O, Freddy, otwieraj to szybko. Dzięki. O, uratował mnie. Wow. Follow me to the atrium. That is a program disc for the stage show. Okay. If you use it in the sound booth, you should be able to run a showtime program, which will activate the lift. Okej, okay. Czyli musimy odpalić... Freddy, nie wyglądasz za dobrze. Musimy odpalić program, który... Co? Security Pass 10 poziomu? Wow. Dobra, musimy odpalić płytę, dzięki której odpalimy program, w sensie no płyta jest programem, i wtedy będziemy jakby po odpaleniu tego programu dostaniemy dostęp do windy. I wtedy będziemy mogli zaprowadzić Freddy'ego do Parts and Service i mam nadzieję, że on wytrzyma, bo naprawdę nie chciałbym stracić takiego przyjaciela.
Tak więc idziemy sobie za nim. Ledwo co chłop chodzi, dobra, jakby no naszym celem jest go uratowanie, więc jestem prawie pewien, że to się uda. Tylko dokąd my teraz zmierzamy? Tego jestem ciekaw i gdzie włożymy tą płytę, jakby no gdzieś na pewno, tylko pytanie gdzie? I czemu gra nagle tak zaczęła ścinać, kiedy tutaj nie ma dużo przedmiotów i dużo elementów? Ja rozumiem, że... Okej? Jesteśmy w tym miejscu. Dobra, no tak, nie dziwię się. Jakby to miejsce ma naprawdę bardzo duże... Dobra. Dobra, czekaj tu Freddy, ja na pewno dam radę. Use the disc second buff to activate main stage. Czyli to jest główna scena i tą scenę mamy aktywować i musimy dostać się gdzieś tam prawdopodobnie. Tylko dokładnie niestety nie wiemy gdzie. Musimy udać się na pewno na trzecie piętro i tam... Co to był za dźwięk? Freddy said the booth is on the third floor. Dobra. Na trzecim piętrze będzie jakaś... O nie, tam jest Roxanne! Tędy nie przejdziemy, więc musimy jakoś ją minąć. I... dostać się... Czemu ty tak na mnie szarżujesz? Dobra, wyminęliśmy ją. Musimy dostać się na trzecie piętro i tam będziemy w stanie odpalić płytę, która pozwoli... pozwoli nam... jakby aktywować windę, tak więc to jest nasze główne zadanie. Okej, zapisz tutaj, zapiszmy sobie w tym miejscu. I tu jest chyba wejście na trzecie piętro, o ile się nie mylę, tak jest. Teraz możemy sobie wejść na trzecie piętro i tylko pytanie, co to będzie za miejsce na trzecim piętrze. Chica! Nie! Czemu tu jest Chica? A nie dam rady przed nią uciekać, dobra, dobra. Może jakiś taki szybki zakręt? Nie! Nie chcę cukierków od ciebie. Naprawdę. Tym razem udało mi się wyminąć Chicę i prawdopodobnie miejsce, które pozwoli nam odpalić tą płytę, to jest to miejsce, bo jakby najbardziej mi się to kojarzy z taką jakby DJ-ką, coś na tej zasadzie? Chyba tak. Czy mamy tu gdzieś... Use Showtime Disc. Dobra, używamy tego. To jest to miejsce, udało się. I ja tu byłem wcześniej, kilka odcinków do tyłu. Dobra, druga 45. Dobra, musimy teraz wrócić tam na sam dół, gdzie jest Freddy i odpalić przycisk aktywujący... przycisk aktywujący show i mamy tutaj pluszaka Foxy'ego, waszego ulubieńca, więc musicie w tym momencie zostawić łapkę w górę za to, że udało nam się znaleźć naszego małego Foxiaka. A tymczasem zejdźmy na sam dół, co nie powinno być aż takie trudne, chyba że spotkamy tutaj jakiegoś robota, ewentualnie wpadniemy na Chicę, czego byśmy... raczej nie chcieli. I pytanie jest następujące. Gdzie jest Chica? Skoro była tutaj przed chwilą, to czy zeszła sobie na dół, czy też nie? Dobra, wychodzi na to, że chyba nie zeszła na dół. I to miejsce jest moim ulubionym miejscem, ponieważ mogę sobie tutaj na spokojnie zapisać grę i nie będę musiał przechodzić po raz kolejny tych samych etapów, bo czasem zdarza się tak, że pominę jakiegoś save'a, a później... Chica, czego ty ode mnie chcesz? Ej! Ej, 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 ej. Ten dźwięk. Czy jeszcze Vani mnie będzie teraz ścigała? Dobra, Chica sobie odpuści, bo jakby... nie ma szans, żeby mnie dorwała, ale... to brzęczenie oznacza tylko jedno, że Vani... mnie również ściga i... nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Jest tutaj totalny chaos. Jest tyle elementów, że nie jestem w stanie tutaj ogarnąć i jakby mój komputer... też nie daje rady. Dobra, odpalmy już tą główną scenę i miejmy to z głowy. Muszę tylko jedną misję wykonać. Nie, tu nie ma przejścia. Tu nie ma przejścia. Muszę przejść przez sam środek. Nie wierzę w to. Dorwała mnie. Skapnęła się. Jeszcze Monty tu jest! Nie! Nie, najgorzej! Najgorzej! O nie! Został mi tylko jeden przeciwnik do pokonania, a mianowicie Montgomery Gator, czyli Monty tak zwany, który strzeże tutaj tego przycisku, który muszę nacisnąć.
Tak więc, Monty, mógłbyś sobie stąd iść? Bardzo cię proszę, ja tylko chcę się dostać do Frediego i aktywować przycisk. Dobra. Albo wszystko, albo nic. Szybko, 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 naciskamy to. Niestety nie udało się. Monty jest daleko, więc jakby uda mi się tędy przeczmychnąć, to raczej nie powinien mnie zobaczyć. I tak też się stało, nie zobaczył mnie. Tak więc uruchommy wielką... dobra. Ciskamy to i odpalamy wielkie show. Wy w tym czasie łapa w górę oczywiście. Zasubskrybujcie ten kanał dla Frediego, zróbcie to. A my tymczasem jedziemy windą. Co jest? Co jest grane? Czemu tam się pojawił Moondrop? Druga... psycha siada. Mogę wejść? Nie mogę. O, o. On tu jest. Gdzie mam się udać? Dobra, chyba w tym kierunku. Ten chłop mi działa na psychikę, nic totalnie nie widzę. Collect? Co ty mi dajesz? Nie chcę kolejnej mapy. A! Że... co proszę? Richard Station. Richard Station. Jest tutaj, dobra, dobra. Enter. Chowamy się tutaj, bo za każdym razem 5 minut przed pełną godziną... Nie, co ty robisz? Zostaw Frediego. Zostaw Frediego. Nie, nie. To się nie dzieje naprawdę. 3 AM. Okej, okay, czyli za każdym razem 5 minut przed końcem godziny przychodzi Moondrop, więc będziemy musieli uważać, bo jeszcze pewnie nieraz go spotkamy. I pytanie jest następujące. Dokąd on zaprowadził Frediego? Czwarty... Freddy, can you hear me? Freddy's in there. I have to get him out. Muszę wydostać Frediego z tego miejsca. Nie mam pojęcia, jak to zrobię. Co to jest? Przepraszam bardzo. Czy to jest Endo? To nie brzmi zbyt dobrze. O! Oczywiście robot. Dzięki! Biorę mapkę. Super. Utility hallway. I hate that thing! It's a map of the utility tunnels. It looks like there's a security office nearby. If I can find another security... Zapiszmy grę. Ale tym się zajmiemy już jutro, tak więc wyczekujcie odcinka około godziny 12. Powinien pojawić się 6. odcinek z Five Nights at Freddy's Security Breach. A tymczasem zapraszam was na poprzednie odcinki. Tutaj macie odcinek poprzedni. Obejrzyjcie sobie i wyczekujcie kolejnego odcinka.